Dzień dobry, witam wszystkich. Wiesław Obeziński, przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Spotykamy się na piątym w tym roku seminarium poświęconym jednym z najważniejszych chyba w historii statystyki zjawisk, jakim była statystyka polska w Galicji. Naszym gościem dzisiaj jest pan profesor Józef Pociecha, jedna z znakomitych postaci nauki krakowskiej, małopolskiej, polskiej. Pan profesor ze względu na specjalizację jest odległy od historii, ale ze względu na emocje osobiste zainteresowanie jest zaangażowany w PTS i w historię polskiej statystyki. Sięgamy do Galicji, dlatego że w moim przekonaniu i nie tylko w moim przekonaniu statystyka polska narodziła się naprawdę w Galicji. Była także w kongresówce, był Krzywicki, było wielu ludzi, ale to była statystyka okupanta, zaborcy. Natomiast ciekawym aspektem statystyki galicyjskiej, czyli Galicji i Lodomerii, było to, że to była statystyka polska. Ona wniosła do, na przełomie XIX-XX wieku, do nauki polskiej, do statystyki, socjologii, ekonomii, prawa, etnografii, ekonomii gospodarczej i przestrzennej wyniosła ogromny dorobek zrealizowany przez Polaków. Statystyce galicyjskiej zawdzięczamy jedną z największej postaci polskiej statystyki, czyli pana profesora Józefa Buzka, pierwszego prezesa, wówczas dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego. Robimy to po to, żebyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy byle jakim zawodem, byle jaką grupą, tylko jesteśmy tą szczególną sektą intelektualistów, która od dziesiątków czy od setek lat dokumentuje życie kraju i narodu. Ja mam ogromne poczucie tożsamości ze statystyką i szczególnie w jej ujęciu socjologicznym, ale także z jej poczuciem historycznym. GUS i statysty i Polskie Towarzystwo Statystyczne włożyło do tego ogromny wkład w niedawno, jak wiecie, ukazał się trzeci tom historii Polski w liczbach. Na jesieni będziemy się spotykać z zespołem redakcyjnym, który to przedsięwzięcie zrealizował. Ale zawsze trzeba pamiętać o tym, co było na początku. A na początku była Galicja, pan profesor Józef Pociecha, z referatem, którego tytuł znacie. Pan profesor uważa, że w trakcie, jak będziemy mówić, możecie zadawać pytania, czy zgłaszać wątpliwości. To jest kwestia już rutyny akademickiej. Jak człowiek ma doświadczenie, to mu to nie przeszkadza. Proszę bardzo, panie profesorze, start. Proszę państwa, szczególnie państwo statystycy pracujący zawodowo, nie jesteście pod presją czasu. Na tego, a tego dnia trzeba takie sprawozdanie zrobić, takie dane znaleźć i tak dalej. I w ogóle w Polsce żyjemy czasem teraźniejszym, co się teraz dzieje. Natomiast tego, czego w moim przekonaniu brakuje w naszym życiu zawodowym, społecznym, to pytania, dawanie odpowiedzi, stawianie sobie pytań i dawanie odpowiedzi na pytania. Skąd wyszliśmy i dokąd idziemy? To znaczy, co jest naszymi korzeniami i co jest naszą przyszłością? Po co my to dzisiaj coś robimy? Jak to będzie rzutowało na przyszłość? Ja tym razem nie będę mówił o przyszłości, aczkolwiek zawodowo się zajmuję w pewnym stopniu zagadnieniami prognozowania, natomiast będę mówił o przeszłości, czyli o korzeniach. Proszę państwa, tematyka tego seminarium, tego mojego wystąpienia jest następująca. Chciałem powiedzieć i uświadomić państwu o tym, czym była Galicja w dobie autonomii w ramach monarchii austro-węgierskiej. Bo na ogół my to mówimy, no zabór austriacki i tak dalej. I właściwie nic się tam nie działo. A działo się wiele. Potem chciałem powiedzieć o systemie statystyki publicznej Galicji, o roli dwóch uniwersytetów, jedynych w tym czasie uniwersytetów polskich, a mianowicie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Lwowskiego,
w tym jako ośrodków rozwoju myśli statystycznej. Powiem o statystykach polskich w Galicji na początku XX wieku. Generalnie rzecz biorąc, będę mówił o okresie 1914, czyli początek XIX wieku, z cofaniem się do wieku XIX, gdzie były te procesy zapoczątkowane, czyli druga połowa wieku XIX. Tutaj przy końcu wspomnę o powstaniu Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie, o czym zresztą było na przykład na Kongresie Statystyki Polskiej mówione, miałem referat. I na końcu o kwestiach badania nad statystyką Galicji. Galicja przeminęła, przeszła do historii, no i historycy prowadzili i prowadzą badania. Proszę Państwa, tutaj mamy przedstawione Polskę w obecnym kształcie terytorialnym, zaznaczeniem, jaka część obecnych ziem polskich należała do jakiego państwa, czyli pod jakimi zaborami były te ziemie, które teraz są ziemiami polskimi. Kolor niebieski jest to kolor zaznaczony, którym zaznaczone jest Cesarstwo Niemieckie. Czyli tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że ludność polska mieszkała na części tego terytorium, które wtedy należało do Cesarstwa Niemieckiego. Jednak no, można powiedzieć tutaj przy granicy. Natomiast te części na obrzeżach, no to były w tym czasie części czysto niemieckie. Zabór rosyjski, czyli tutaj Królestwo Kongresowe, które w tym czasie to był kraj prewisliński, oraz tutaj Galicja, czyli ten kolor żółty. Proszę Państwa, ten teren to po prostu, to są ziemie pierwszego zaboru, czyli z roku 1772 roku, zajęte przez Marię Teresę. Tutaj chciałem pokazać mapę Galicji. Proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na obecne granice, no to tutaj przepraszam, jest Orawa Ruska, to jest już granica z Jaworów, to jest już po stronie ukraińskiej, Mościska tutaj, Przemyśl po stronie polskiej, Dobromil, tutaj jest Tarnica, czyli mniej więcej taki, to jest część Galicji, która należy do Polski i to jest część, która obecnie należy do Ukrainy. Proszę Państwa, teraz kilka nawet zresztą takich ciekawostek, o których sam nie wiedziałem. Pytanie to znaczy taka, jaka była oficjalna nazwa Galicji, która była prowincją, autonomiczną prowincją Cesarstwa Austriackiego? Oficjalna nazwa była Królestwo Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i księstwami Oświęcimia i Zatoru. Księstwo Oświęcimskie i Zatorskie to jest to są księstwa śląskie, czyli historycznie należące do Śląska, ale one należały cały czas do Rzeczpospolitej. Natomiast Wielkie Księstwo Krakowskie to jest zmieniona nazwa, jak Państwo może z historii pamiętacie, była Rzeczpospolita Krakowska w pewnym okresie po 1815 roku do 1848 roku była to takie pseudopaństewko, niby niezależne pod patronatem trzech zaborców. Po powstaniu krakowskim zostało, czyli
Edward Dębowski, zostało przyłączone do Austrii, nazwane Wielkim Księstwem Krakowskim. Co więcej, Galicja miała własną flagę, o czym my nie pamiętamy. I ta flaga, proszę Państwa, była odwróconą flagą polską. I tutaj na przykład taka historia, jeżeli my patrzymy na zdjęcia z 1910 roku, odsłonięcie pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, Paderewski i tak dalej. Tam wszędzie są flagi polskie, które były flagami istotnie, flagami galicyjskimi. Niektórzy to się mylili, wieszali odwrotnie, czyli była flaga polska. Był również herb. I to jest herb Galicji i tutaj jest kruk. W Krakowie jest sala pod krukiem, bo tam herb był, tam gdzie jest Międzynarodowe Centrum Kultury, profesor Purchla tam zarządza, rynek główny 25, tam jest sala pod kruki. I to był herb Galicji. Proszę Państwa, stolicą Galicji, jak wiadomo, był Lwów, powierzchnia 78,5 tysiąca km², więc na przykład to jest większa powierzchnia niż obecnej Słowacji, wyraźnie większa. Galicja była, dzieliła się na powiaty w tym okresie już początku lat XX wieku. Dzieliła się na powiaty i nie wyróżniano tam administracyjnie Galicji zachodniej i wschodniej, niemniej funkcjonowały te pojęcia. I było to związane z tym, że były dwa okręgi sądów apelacyjnych. To znaczy, był sąd drugiej instancji, sąd apelacyjny we Lwowie i te sądy powiatowe, które podlegały pod sąd apelacyjny we Lwowie, były nazywane Galicją Wschodnią i sąd apelacyjny w Krakowie była to Galicja Zachodnia. Jak widać, Galicja Zachodnia była o wiele mniejsza od Galicji Wschodniej. Jak popatrzymy na mapę, to granica między Galicją Wschodnią a Zachodnią była mniej więcej taka, że Jarosław był w Galicji Wschodniej, natomiast Przeworsk, Łańcut już w Galicji Zachodniej, Sanok też był w Galicji Wschodniej, Strzyżów. Czyli można powiedzieć, że obecne terytorium Polski Południowej to jest cała Galicja Zachodnia i zachodnie skrawki Galicji Wschodniej. Ludność. Według spisu w 1910 roku była to, pomijając tam szczegółowe dziesiątki czy ludności, to było 8 milionów ludzi. Proszę Państwa, co ciekawe, gęstość zaludnienia to była 102 osoby na kilometr kwadratowy, co oznacza, jak teraz w Polsce mamy 123, czy proszę zauważyć, że ta gęstość zaludnienia to była taka, jak nieco niższa niż średnie zaludnienie teraz w Polsce. A technika rolna, jak nisko, no 100 lat temu, ponad 100 lat temu, była o wiele niżej. I to jest właśnie źródło, po pierwsze, biedy galicyjskiej, przeludnienie, oraz emigracji. I to emigracji z Galicji, zarówno Polaków, jak i Rusinów. Te mniejszości, te Ukraińcy w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, to w dużej mierze to są potomkowie tych, którzy emigrowali z Galicji. Osobiście mój dziadek Pociecha 10 lat spędził w Chicago, właśnie emigrował jako chłop galicyjski biedny. Skorzystał tylko tyle, że wyemigrował w 1911 roku, wrócił w 1921 roku i nie poszedł na pierwszą wojnę światową, bo przeżył ją w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, jeszcze skład narodowościowy. Galicji Zachodniej to było mnożenie 80% Polaków, no ponad 10%
Ukraińców i Żydzi. To były trzy narodowości. Tutaj może też taki komentarz do tego. Proszę Państwa, świadomość narodowa Ukraińców była nie to, co my mówimy teraz, że to Ukraińcy. To była niejednorodna. To byli Rusini i Polacy używali nazwy wtedy, że to są Rusini. I nie było wtedy takiej klasyfikacji narodowościowej w tych czasach. Ten podział obecny na Polaków, Ukraińców i Żydów był wyznaczany dwoma wskaźnikami. Mianowicie językiem domowym i religią. Rzymscy katolicy to byli Polacy. Grekokatolicy to byli Ukraińcy. A wyznania mojżeszowego byli Żydzi. I to było, do tego jeszcze uwzględniano język. No, była część Żydów, którzy byli spolonizowani i używali w domu języka polskiego. Jak widać, była różnica wyraźna między Galicją Wschodnią a Galicją Zachodnią. Generalnie rzecz biorąc, nieco ponad 5 milionów to byli Polacy w Galicji, nieco ponad 4,5 miliona to byli Polacy, nieco ponad 3 miliony to byli Ukraińcy i reszta poniżej miliona to byli Żydzi i mieszkali też Niemcy i jakiś Ormianie mieszkali również. Proszę Państwa, wobec tego teraz kilka słów o autonomii Galicji. Zaborów do Polski dokonała Austria, mówimy Austria, czyli Cesarstwo Austriackie. W drugiej połowie XIX wieku Cesarstwo Austriackie zaczęło trzeszczeć w szwach, rozlatywać się. Cesarzem był Franciszek Józef od 1848 roku. Przyczyny tych symptomów rozkładu Cesarstwa Austriackiego były dwie. Przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. Przyczyna wewnętrzna, to Państwo z historii pamiętają, Wiosna Ludów, powstanie na Węgrzech. Powstanie na Węgrzech. Przy pomocy wojska rosyjskiego powstanie na węgierskie zostało stłumione, a Węgrzy nigdy się nie pogodzili już z tym, żeby być podległym cesarzowi austriackiemu. Były też przyczyny zewnętrzne. Proszę Państwa, to była walka o przywództwo w krajach niemieckojęzycznych. W tym czasie jeszcze Niemcy były niezjednoczone, były Prusy i państwa niemieckie. No i była kwestia taka, tradycyjnie cesarz austriacki to była taka głowa wszystkich narodów mówiących językiem niemieckim. I były Prusy, które silnie się rozwijały i Prusacy mówili, no to my jesteśmy tutaj silniejsi ekonomicznie, prężniejsi i tak dalej. My mamy być liderami tych krajów niemieckojęzycznych. I była walka o hegemonię. I w 1866 roku wybuchła wojna austriacko-pruska. Była bitwa pod Sadową w Czechach, gdzie Austriacy przegrali. Przegrali i uznali, że najważniejszym państwem niemieckim w Rzeszy Niemieckiej to są Prusy. Wojna ta trwała 3 miesiące, była jedna duża bitwa i się zakończyła. Tutaj znowu taki margines na marginesie. Od 1866 roku do 1914 roku Austria nie prowadziła wojny. 48 lat nie było wojny. I druga taka uwaga, ta wojna austriacko-pruska trwała 3 miesiące, nieco dłuższa, ale również krótka wojna była francusko-pruska
1870. Wobec tego, jak miała wybuchnąć pierwsza wojna światowa, to wszyscy, znaczy wszyscy Niemcy i Austriacy myśleli, to będzie też wojna krótka. A tymczasem nie była krótka, czteroletnia. Narody się wykrwawiły, a monarchia austro-węgierska upadła. W tej sytuacji cesarz chciał pozyskiwać sobie narody, bo cesarstwo austriackie było cesarstwem wielonarodowym, pozyskiwać sobie narody. No i więc pierwsze Polacy. No, trzeba jakoś się dogadać z Polakami. Wtedy zaczęli dominować tak zwani konserwatyści, Stańczycy i tak dalej, którzy wyszli z tego założenia, że już nie ma co prowadzić powstań, tylko no, trzeba żyć w monarchii austriackiej i koniec. I w 1861 roku została ustanowiona autonomia Galicji. Autonomia Galicji. Na czym potem ona została poszerzona po 1868 roku. Na czym polegała autonomia Galicji? Autonomia Galicji polegała na tym, że była to prowincja Cesarstwa Austriackiego, która miała samorząd, był Sejm, zaraz powiem, Sejm, rząd krajowy, był język, sądownictwo, wszystko było polskie. Wszystko było polskie. Natomiast był cesarz Franciszek. Drugi taki element to jest przywrócenie samorządu miejskiego. W okresie tak zwanej autonomii Galicji w Krakowie było 6 prezydentów. Począwszy od prezydenta Dietla, a skończywszy na prezydencie Leo, Juliuszu Leo. Było 6 prezydentów. Co ciekawe, z tych 6 prezydentów o czysto polskim pochodzeniu był tylko jeden. Feliks Szlachtowski. To było też ciekawe dla Galicji. Galicja asymilowała ludzi. Pierwszy był Dietl, pochodzenia niemieckiego, austriacko-niemieckiego. Potem był Zyblikiewicz, Mikołaj Zyblikiewicz, który był spolonizowanym Rusinem. Był ochrzczony w kościele grekokatolickim i pogrzeb miał grekokatolicki. Wprawdzie jak pełnił funkcję, to chodził do kościoła rzymskokatolickiego. Ale był to syn Kuśnierza z Sambora. Potem był Ferdynand Weigel, był Friedlein, jeden z nich był ewangelikiem i Leo pochodzenia czeskiego pochodzenia. Także ten samorząd miejski był w takim kształcie, jakim jest dzisiaj. Rada miasta, prezydent miasta wybierany przez radę, nie przez wybory powszechne. No i tutaj jeszcze o funkcjonowaniu Austro-Węgier. Proszę Państwa, to była forma pewna Unii Europejskiej w wydaniu środkowoeuropejskim. Był cesarz austriacki, który był cesarzem 2 państw, Austrii oraz Węgier. Każde państwo miało własny parlament. Był parlament w Wiedniu i w Budapeszcie, co wiemy nad Dunajem, jak się jedzie do Budapesztu, to pierwsze się patrzy na parlament. Były 2 systemy sądownicze, 2 systemy administracyjne, były po prostu 2 państwa, na wzór zresztą Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Były 2 państwa, to było wspólne. No, był jeden cesarz, czapą nad wszystkim, jedno wojsko, jeden pieniądz, jedna moneta, jedna polityka zagraniczna, to znaczy ambasady były austro-węgierskie i Unia Celna. Czyli obszar celny, czyli tak jak powiedzmy nasza Unia Europejska. A resztę wszystko było osobne. Galicja należała do cesarstwa austriackiego,
a drugim to była korona świętego Stefana, czyli korona świętego Stefana, czyli było Królestwo Węgier. Instytucja autonomicznej Galicji. Był namiestnikiem cesarza, reprezentantem cesarza, był namiestnik Galicji. Zawsze w okresie autonomii był to Polak. Zawsze Polak był namiestnikiem Galicji. Był Sejm Krajowy we Lwowie. Sejm Krajowy liczył około 150 posłów. I system wyborczy był systemem kurialnym, to znaczy wielka własność ziemska, mała własność ziemska, miasta i wieś w odpowiednich proporcjach wybierały Sejm, kompetencje Sejmu. Wszystkie dotyczące spraw tych, które nie były zastrzeżone dla cesarza i dla tych. Jeden był minus. Był budżet Galicji, ale budżet Galicji pochodził z dochodów własnych, natomiast podatki szły do kasy centralnej w Wiedniu, no i tyle, ile Wiedeń dał, to tyle było pieniędzy. Czyli po prostu to było tak, jak Urząd Marszałkowski i mniej więcej te kompetencje to były trochę takie, jak w obecnym systemie administracyjnym. Byli w skład Sejmu Krajowego wchodzili tak zwani wiryliści, to znaczy oprócz posłów były to osoby, które wchodziły w skład Sejmu Krajowego z tytułu pełnionej funkcji. Byli to biskupi, czterech biskupów rzymskokatolickich. Arcybiskup lwowski, biskup krakowski, biskup tarnowski, biskup przemyski. Trzech grecko-katolickich, arcybiskup lwowski, biskup przemyski, biskup stanisławowski. Arcybiskup ormiańsko-katolicki we Lwowie oraz rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego oraz Akademii Umiejętności w Krakowie. Ci wchodzili z urzędu do Sejmu Krajowego. Na czele Sejmu Krajowego stał marszałek. Marszałek krajowy, który nie był wybierany, tylko mianowany przez cesarza, ale zawsze był Polakiem. Oraz był organ wykonawczy Sejmu, który nazywał się Wydziałem Krajowym. Wydział Krajowy, dlatego w PDS-ie był Wydział. Wydział Krajowy, na czele Wydziału Krajowego stał marszałek krajowy, który nie miał prawa głosu i sześciu członków Wydziału Krajowego, to później było powiększone do ośmiu, którzy zajmowali się tam oświatą, gospodarką, to znaczy i majątkiem i wszystkimi tymi zagadnieniami administracji. Czyli to był, no tak jak Urząd Marszałkowski. Nawet nazwy współczesne to są wzięte częściowo z I Rzeczpospolitej, ale właściwie, jeśli chodzi o funkcjonowanie, to z czasów galicyjskich. No i tutaj jeszcze, no, jakby były konflikty narodowościowe. Zawsze w Sejmie Galicyjskim zasiadali posłowie ukraińscy, to trzeba powiedzieć. Niemniej w autonomicznej Galicji dominowali, władzę pełnili Polacy i to był powód konfliktów. Była kwestia, w jakim języku mają być prowadzone obrady, były dopuszczone i polski, i ukraiński, w jakim języku były protokoły, miały być prowadzone, więc ciągle tam się kłócili o te rzeczy. I trzeba powiedzieć, no, były tak zwane dwie ugody polsko-ukraińskie, żeby się podzielić władzą. Ta druga ugoda była w 1914 roku, ona nie weszła w życie, bo wojna wybuchła. Proszę Państwa, tak wyglądał gmach Sejmu Krajowego. Jest to w 1920 roku, został ten budynek przekazany
Uniwersytetu Lwowskiego. To jest główny budynek Uniwersytetu Lwowskiego. Tu, gdzie ten krąg jest, to obecnie stoi pomnik Iwana Franki. Ale to jest ten budynek. Na pierwszym piętrze, tu przy tych, to jest tak zwana sala lustrzana, czyli zjerkalny zał. To była taka sala posiedzeń Wydziału Krajowego. Proszę Państwa, taka mała dygresja, to oczywiście dla Państwa jest jasne. W tym tradycyjnym rozumieniu statystyka to jest, tak jak tutaj z Wikipedii zresztą przepisałem, badanie faktów i osób publicznych. Czyli statystyka dotyczy danych o stanie państwa. I takie rozumienie statystyki było rozumieniem powszechnym, właśnie jedynym do połowy XIX wieku. Potem zaczęto mówić o statystyce matematycznej, czyli wprowadzaniu teorii rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Z tej tradycyjnej statystyki wyszła statystyka publiczna, czyli system zbierania danych i gromadzenia, publikowania, rozpowszechniania. Czyli my, mówiąc o korzeniach statystyki, mówimy o korzeniach, de facto o korzeniach statystyki publicznej. W związku z tym konsekwencją takiego rozumienia tej statystyki na początku XX wieku jest to, że statystyką zajmowali się prawnicy, ponieważ statystyka była niejako ramieniem prawa i administracji. Prawa i administracji. I dlatego, jeżeli mówimy o statystykach, na przykład galicyjskich początku XX wieku, czy o myśli statystycznej, na początku XX wieku w Galicji, to ona rozwijała się na wydziałach prawa i ci statystycy byli z wykształcenia prawnika. Proszę Państwa, wobec tego jeszcze taka druga uwaga, austriacki system administracji publicznej. W Wiedniu, ponieważ Węgrzy mieli własny system w ramach Królestwa Węgierskiego, Austria, czy Galicja, to była stolica Wiedni. Zbieraniem danych statystycznych zajmowała się Dyrekcja Statystyki Administracyjnej, tak to się nazywało. Natomiast istniało coś takiego jak Centralna Komisja Statystyczna, CK Statistische Zentralkommission. To było coś tak jakby w naszym GUS-ie teraz powiedzieć Rada Naukowa, czyli miała członków, zresztą będę mówił, kto był członkiem tej Centralnej Komisji Statystycznej, ale to nie była tylko Rada. Centralna Komisja Statystyczna wydawała roczniki statystyczne, czasopisma statystyczne. Nie ta Dyrekcja Statystyki Administracyjnej, to był urząd państwowy, który dawał dane, natomiast pieczę nad wydawnictwami statystycznymi Austrii sprawowała Centralna Komisja Statystyczna. No i wydawała, tutaj zresztą w różnych okresach Statistischer Jahrbuch Monarchii Austriackiej, tutaj podręcznik wydawnictwa była Österreichische Statistik i Statistische Monatschrift, miesięcznik statystyczny wydawany. Wobec tego jak wyglądał system, jeszcze może tylko taka jedna uwaga. Proszę Państwa, wzorcem statystyki w tym czasie, druga połowa XIX wieku, początek wieku XX,
tym benchmarkiem, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli nie po polsku, to było pruskie biuro statystyczne w Berlinie. Tam był poziom najważniejszy, najwyższy, tam nadawali tą statystykę. I jak zresztą zaraz zobaczymy, wielu z polskich statystyków ma w życiorysie. Był na stażu w pruskim biurze statystycznym w Berlinie, studiował, bo pruskie biuro statystyczne prowadziło również studia podyplomowe, studia specjalistyczne, czyli wzorcem statystyki w tym czasie to była statystyka nawet nie austriacka, tylko pruska. Statystyka publiczna w Galicji. Galicja uzyskała autonomię, był ten Wydział Krajowy, czyli Urząd Marszałkowski, jakbyśmy teraz powiedzieli, potrzeba było Urzędu Statystycznego i ten Urząd Statystyczny nazywało się Krajowym Biurem Statystycznym. Krajowe Biuro Statystyczne zostało utworzone w 1973 roku, było to w 1967 była ta autonomia Galicji już ustanowiona w pełnym zakresie i Krajowe Biuro Statystyczne wydawało wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych. Zresztą zaraz potem powiemy, kto wydawał i jak one wyglądały. Czyli od 1900 roku był wydawany podręcznik statystyki Galicji. Nazwa podręcznik jest myląca o tyle, to tam zaraz mówiąc o tym, kto wydawał, to powiem. To nie była książka do nauki statystyki, po prostu rocznik statystyczny Galicji. Tak się nazywał od 1900 roku. W drugiej połowie XIX wieku przy magistratach dużych miast powstawały miejskie biura statystyczne. I takie miejskie biuro statystyczne powstało w 1872 roku we Lwowie. I ono wydawało wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. Miejskie biuro statystyczne później nieco powstały, 10 lat później powstało w Krakowie i wydawało takie wydawnictwo Statystyka Miasta Krakowa. Tutaj należy to powiedzieć, że Kraków był najmniejszym z europejskich miast, które miało własne miejskie biuro statystyczne. Kraków w 1914 roku miał 140 tysięcy mieszkańców, więc to nie był duży. Lwów był pod 400 tysięcy mieszkańców, więc był miastem o wiele większym. Uniwersytety jako te ośrodki rozwoju myśli statystycznej. No, najstarszy Uniwersytet Jagielloński, 1364. Te dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie zaborów były takie, że on upadł w okresie zaborów. W pierwszej połowie wieku XIX był zgermanizowany, był uniwersytetem niemieckim, zresztą o niskim poziomie. Z chwilą uzyskania autonomii przez Galicję nastąpiła polonizacja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyjęto wtedy nazwę w 1870 roku Uniwersytet Jagielloński. Dopiero od tego momentu jest nazwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i tutaj rola prawa. Wiodącym wydziałem, najbardziej elitarnym, ludzie, którzy chcieli się wybić, kończyli Wydział Prawa. To było zresztą związane z historią Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyż początek
Uniwersytetu Jagiellońskiego to jest utworzenie Wydziału Prawa przez Kazimierza Wielkiego. Młodszym uniwersytetem jest Uniwersytet Lwowski, założony przez Jana Kazimierza, dlatego w okresie międzywojennym miał nazwę Uniwersytet Jana Kazimierza, który również miał różne okresy. W okresie zaboru w pewnym momencie stał się nawet liceum, ale również się odrodził jako Uniwersytet Niemiecki i po 1867 roku był również polonizowany. Proszę Państwa, to zresztą szukając dopiero materiałów do tego wykładu, doczytałem, że Uniwersytet Lwowski w tym okresie, o którym mówimy, był drugą uczelnią Austrii po Uniwersytecie Wiedeńskim, jeśli chodzi o ilość studentów i o poziom. Miał wtedy blisko 5 tysięcy studentów i przyjmował kobiety już, co w Krakowie jeszcze nie było możliwe. Wydział Prawa jest młodszym na Uniwersytecie Lwowskim, bo od 1784 roku właściwie dopiero za czasów autonomii galicyjskiej ten Wydział Prawa uzyskał tą swoją pozycję. No i tu trzeba też powiedzieć, że to, czego nie było na Uniwersytecie Jagiellońskim, były konflikty narodowościowe polsko-ukraińskie na Uniwersytecie Lwowskim. W ogóle Uniwersytet Lwowski był bardzo kosmopolityczny. Byli i Niemcy, i były katedry ruskie, tak, to, czyli z językiem, tak jak dzisiaj mówimy, z językiem ukraińskim były katedry, ale one były rugowane na rzecz katedr polskich. Wobec tego no, były te konflikty, aczkolwiek nie były to konflikty krwawe, tak jak w okresie II Rzeczypospolitej, po I wojnie światowej. Statystycy polscy działający w Galicji. No i zacznę tutaj od stolicy, czyli Galicji, czyli od Lwowa. Był to przede wszystkim profesor Tadeusz Pilat. Tadeusz Pilat, tutaj data urodzenia, śmierci, urodził się w Gmuniskach koło Tarnowa, to było majątek Stadnicy, to jest część. No i tutaj widać, jak przeszedł historię. Prawnik, specjalista prawa administracyjnego, profesor, dziekan, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia na Uniwersytecie Lwowskim. Studia uzupełniające w pruskim biurze statystycznym. Ze statystyki. Czyli był prawnikiem, no ale miał wiedzę statystyczną. W 1872 roku mianowany profesorem Uniwersytetu Lwowskiego objął katedrę statystyki i nauki administracji. Tak się katedra nazywała. I co ciekawe, przez cały okres, czyli dwa lata, w 72 zostało założone biuro Wydziału Krajowego, czyli dwa lata później objął kierownictwo Wydziału Biura Statystycznego Wydziału Krajowego i do końca istnienia formalnego przynajmniej kierował tym biurem. Był członkiem Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu, czyli tej Rady Naukowej, która redaktorem wiadomości statystycznych o stosunkach krajowych. Proszę Państwa, robił również karierę polityczną, zasiadał w Sejmie Krajowym, był zastępcą marszałka, wicemarszałkiem Wydziału Krajowego. Tam wicemarszałkiem był w początkowym okresie, to było to zastrzeżone dla arcybiskupa grecko-katolickiego, czyli żeby Rusini mieli też swoją reprezentację, ale później było dwóch wicemarszałków. I był członkiem, korespondentem Akademii Umiejętności w Krakowie. I takie publikacje o metodach zbierania dat, czyli danych, do statystyki żniw, o miejskich biurach statystycznych w ogóle w Europie i świecie. I tu
wydawał to, podręcznik do statystyki Galicji, ale to był po prostu rocznik statystyczny Galicji. Proszę Państwa, tutaj to akurat w 1898 roku wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych, Krajowe Biuro Statystyczne pod redakcją profesora doktora Tadeusza Pilata, tam tom. Tutaj ja brałem pod uwagę, gdzie jest duża ilość pikseli, żeby było widoczne, więc to jest przypadkowe. Ale tu jest statystyka ruchu towarowego na pocztach galicyjskich w roku 1895, część druga i trzecia. Proszę Państwa, jak dokładne dane gromadzono. To było wszystko ręcznie. Nie było komputerów. Nie było nawet jakichś kręcionków czy czegoś, co by w młodych latach jeszcze żeśmy używali. Podręcznik do statystyki Galicji, Krajowe Biuro Statystyczne pod redakcją tutaj doktora Tadeusza Pilata, 1903 rok. Proszę Państwa, to jest też jedna ze stron, ruch ludności. Proszę Państwa, ogólne wyniki wewnętrznego ruchu ludności w Galicji 1876-1900. Latami, to jest dodatkowa informacja, cholera była w 1882 roku, małżeństwa urodzenia skony, bo się mówi skonał, a teraz się mówi zgony i tak dalej. To wszystko było zawarte w tych sprawozdaniach. Taką inną osobą, którą tutaj wymieniam, to jest Tadeusz Romanowicz. Tadeusz Romanowicz to jest znowu taka historia, duża część młodzieży galicyjskiej brała udział w powstaniu styczniowym. Przechodziła przez, albo przez Wisłę się tam pradziadek mojej żony był powstańcem styczniowym, zresztą był na Sybirze, potem wrócił do Galicji, był kolejarzem, skończył jako urzędnik wysokiego stopnia kolei w Wiedniu. I tutaj taką drogę przeszedł Romanowicz. Siedział w więzieniu w Ołomuńcu, bo Rosjanie wyłapywali tych młodych z Galicji. Jak był z Galicji, to odsyłali albo na Sybir, albo do cesarza, do Galicji. A Austriacy cap takiego i do twierdzy. I siedział w Ołomuńcu. Powrócił do Lwowa, był jednym z działaczy politycznych, demokratycznych, związanych z takim czasopismem Nowa Reforma. To znaczy nie był konserwatystą, był takim działaczem demokratycznym i on zorganizował Miejskie Biuro Statystyczne i te wiadomości statystyczne. W 1981 roku odszedł z biura, poświęcił się działalnością publicystycznej, był posłem i tak dalej, robił karierę polityczną. Był w tym czasie był nawet znanym takim pisarzem, literatem, ale on zorganizował Miejskie Biuro Statystyczne. I tak na przykład wiadomości o statystyczne o mieście Lwowie zebrał i opracował Tadeusz Romanowicz, referent spraw statystycznych w magistracie. Lwów w 1876 nakładem gminy miasta Krakowa. I tutaj jedna ze stron też takie no, tytułem przykładu. Porody w 1874 roku według płci. Miesiące, żywe, nieżywe, ślubne, nieślubne, razem. Wszystko było i to było, proszę Pani, ręcznie wszystko robione. Wszystko ręcznie było robione. No i osoba, która jest Państwu znana, tutaj tylko powiem o tej
galicyjskiej części działalności profesora Józefa Bulska. Wiemy, że pochodził ze Śląska Cieszyńskiego, skończył gimnazjum w Cieszynie. No, Śląsk Cieszyński był osobną prowincją Cesarstwa Austriackiego, no ale tam mieszkali Polacy, ale tam nie było szkolnictwa polskiego i nie było uczelni, więc jak się chciał kształcić, no, pojechał do Galicji. Studiował prawo na Uniocie i w Wiedniu, doktorat na Uniocie zrobił w 1890 roku. Habilitował się ze statystyki w 1902 roku. W 1904 roku profesor nauki i prawa administracyjnego na Uniwersytecie Lwowskim, dziekan Wydziału Prawa, członek korespondent centralnej Komisji Statystycznej, polityk polski. 1907-18 poseł do Parlamentu Austriackiego, wiceprzewodniczący Koła Polskiego. W Parlamencie Austriackim istniało Koło Polskie, grupujące wszystkich posłów Polaków. I od 1912 roku przewodniczącym był Juliusz Leo, pierwszy prezes PTS-u. Natomiast jego zastępcą był Buzek. No i Polska odzyskała niepodległość, pojechał do Warszawy i założył, zorganizował i kierował pierwsze 10 lat GUS-em. Tutaj dziękujemy za dołączenie tej prezentacji dotyczącej działalności profesora Buzka, głównie już po I wojnie światowej. Ale gdzie się wychował? Wychował się na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Lwowskim. Tam był Pilat, szef Biura Krajowego. Stamtąd pochodzi jego myśl statystyczna, no, znana profesora Buzka. Teraz statystycy polscy działający w Galicji, w Krakowie. Tutaj chciałem powiedzieć o profesorze Julianie Dunajewskim. Dunajewski był, to było z rodziny, bogatej rodziny szlacheckiej, z Dunajowa, czyli Dunajewski to jest w okolicach Stanisławowa. Ekonomista, prawnik, profesor, rektor, UJ-u, działacz państwowy. No i tutaj, tak jak w Krakowie, jego brat, starszy brat, to był biskupem, kardynałem, to jest kardynał Albin Dunajewski. Od czasu Dunajewskiego każdorazowo biskup krakowski jest kardynałem, czyli od Albina Dunajewskiego. Był szwagrem Karola Estreichera, czyli dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. Studiował jeszcze w czasie autonomicznym na Uniwersytecie Lwowskim, wtedy był jeszcze to niemiecki, na Uniwersytecie w Wiedniu. Pracował jako asystent w Katedrze Umiejętności Politycznych i Statystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obronił doktorat praw. Proszę Państwa, ubiegał się o pracę na UJ-cie, ale tej pracy nie dostał. Dlaczego? Dlatego, że jego starszy brat, Albin, prowadził działalność polityczną, patriotyczną, antyaustriacką, został aresztowany, skazany na karę śmierci, którą potem zamieniono na karę dożywotniego więzienia. Siedział w Spielbergu w Brnie na Morawach. No ale przyszła amnestia, został uwolniony brat, no ale miał zaszargany życiorys, bo brat wywrotowiec. Wobec tego nie mógł objąć tej katedry. Nawiasem mówiąc, Albin Dunajewski, czyli brat, potem skończył studia prawnicze, jak już został amnestionowany. Był prawnikiem,
dwa razy usiłował się ożenić, dwa razy mu zmarła narzeczona. Jedna na gruźlicę, a druga prawdopodobnie nawet i samobójstwo tam mówiono, że popełniła, znaczy chorobę psychiczną. Więc doszedł do wniosku, że on małżonkiem nie będzie, trzeci raz nie będzie próbował. Mając 40 lat, poszedł do seminarium, został księdzem, a ponieważ był dobrze ustosunkowany, zresztą był bardzo zdolny, bardzo w szybkim czasie potem został biskupem krakowskim, kardynałem i to był brat, czyli kardynał Albin Dunajewski. Wobec tego ten Julian Dunajewski dostał katedrę statystyki na Uniwersytecie, no tu w Bratysławie, ale wtedy to się nazywało Preszburg albo Poszoń po węgiersku, czyli było to na Węgrzech w tym czasie, nie było oczywiście Słowacji. I tam 5 lat wykładał, sytuacja zelżała, powrócił na Uniwersytet Jagielloński i objął katedrę umiejętności politycznych, statystyki i prawa administracyjnego austriackiego. Pełnił funkcję dziekana i trzykrotnie rektora. Został członkiem Akademii Umiejętności, przewodniczył Komisji Prawniczej. Jak Państwo może z historii wiedzą, dominowali w Krakowie konserwatyści, Stańczycy i tak dalej. Jednym z tych Stańczyków był Julian Dunajewski, był posłem od 1973 roku, posłem do Parlamentu Austriackiego i tu, proszę Państwa, był ministrem skarbu Austrii. Ministrem skarbu Austrii przeprowadził na tym stanowisku reformę systemu podatkowego, zrównoważył budżet, no co ono, zwiększył podatki i zrównoważył budżet. Tak, jeszcze na marginesie, w okresie autonomii wtedy był jeden Polak, był premierem Austrii. Był to Kazimierz Badeni. Krótko był, parę lat był premierem, bo tam rząd się wywrócił, ale rząd Kazimierza Badeniego zrównał prawa języka czeskiego z językiem niemieckim, czyli on dał pozwolenie na używanie równolegle języka niemieckiego i czeskiego w Czechach. I za to jest znany w Czechach. Także Polacy nie tylko mieli autonomię, ale odgrywali no, czasem znaczącą rolę w życiu Austrii. No i proszę Państwa, to wszystko tworzyło ten klimat, gdzie mieli się ludzie gdzie uczyć. Witos był posłem do Parlamentu Austriackiego. On się gdzieś nauczył posłowania. Nauczył się posłowania w Austrii. Statystyki nauczyli się ludzie, którzy pracowali w statystyce galicyjskiej lub w statystyce austriackiej jako członkowie Komisji Centralnej, to jest Julian Dunajewski. To była taka pozycja, że to był zaproszony do domu profesora Dunajewskiego, to był ktoś w Krakowie. Bardzo cenił Juliusza Leo, Julian Dunajewski. I Juliusz Leo zawsze podkreślał, że moim mistrzem był Julian Dunajewski. Józef Kleczyński. Proszę Państwa, znowu tutaj, tak jak to zwykle, zawirowania różne są w życiu. Józef Kleczyński był z ziem zabranych, z Austrii i ukończył gimnazjum w Warszawie. Podjął studia prawnicze, no ale co, powstanie styczniowe, wziął udział w powstaniu styczniowym, musiał jakoś wywiewać, skończył studia w Heidelbergu. No i gdzie? Do Galicji, bo tam jest swoboda. Habilitował się w 1880 roku ze statystyki na Uniwersytecie Lwowskim i w 1881 roku objął
kierownictwo Katedry Prawa Administracyjnego Państwowego i Statystyki. Tak się to nazywały te katedry wtedy. Był dziekanem, prorektorem, rektorem UJ-u, wykładał statystykę, naukę o administracji prawo państwowe. Od 1884 roku kierował Miejskim Biurem Statystycznym w Krakowie. Zmarł w 1900 roku, członek Akademii Umiejętności, członek Wiedeńskiej Komisji Statystycznej, członek Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, bo tam w 80. latach powstał Międzynarodowy Instytut Statystyczny, już był wydawca statystyki miasta Krakowa. No i takie publikacje, na przykład Organizacja Statystyki w Austrii, Życie Gminne w Galicji i tak dalej. Zdjęcie Pleczyńskiego. I tu jest statystyka miasta Krakowa zestawiona przez Biuro Statystyczne Miejskie pod kierunkiem i redakcją profesora doktora Józefa Kleczyńskiego, zeszyt drugi, 89 roku, nakładem gminy miasta Krakowa. Tak się pytam, czy zarząd miasta teraz wydałby tak ładnie dane statystyczne? Powiedziałby, że nie ma pieniędzy. Ale zapewne wydałby to Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny wydał. Proszę Państwa, Kleczyński to 41, czyli 40 lat młodszy, Kazimierz Władysław Kumaniecki. Gimnazjum ukończył w Złoczowie, czyli dużo było tych Polaków, którzy pochodzili z tej Galicji Wschodniej. Gimnazjum w Złoczowie, UJ w Krakowie, Monachium. Habilitował się w 1910 na podstawie pracy. Prawdopodobieństwo w statystyce. Już pojawiła się prawdopodobieństwo. 1910 rok. I to był Kumaniecki. W 1917 roku został profesorem prawa administracyjnego, nauk administracyjnych i statystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1904 roku pracownik biura Miejskiego Biura Statystycznego. Od 1910 roku, czyli po habilitacji, jego naczelnik. To teraz widzę, że czeski błąd zrobiłem tu pisząc. Oczywiście 1012. Taka tutaj pro domo sua w latach 1925-38 był kierownikiem Zakładu Statystyki Gospodarczej na Wyższym Studium Handlowym, czyli na mojej uczelni w okresie międzywojennym. Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstała w 1950 roku. Pierwszym kierownikiem był profesor Jerzy Filich. Niemniej istniał Zakład Statystyki Gospodarczej w okresie międzywojennym, kierowany przez Kazimierza Władysława Kumanieckiego. Ciągle zbieram się do tego, żeby napisać tą historię międzywojenną mojej katedry, której jestem teraz kierownikiem, więc mam zobowiązania, ale jak zrobiłem te slajdy, to i może kiedyś zrobię te Kumaniecki. Tutaj jeszcze taka dygresja. Zaliczyłem do statystyków taką osobę, jaką był Stanisław Szczepanowski. Stanisław Szczepanowski pochodził z zaboru niemieckiego. Studiował w Paryżu, w Londynie, był takim człowiekiem bardzo rzutkim i takim wielostronnym. Robił karierę, nawet pracował w Ministerstwie do Spraw Indii w Londynie i w 1879 roku, mając zresztą dość duży zasób pieniędzy, przeniósł się do Galicji, bo uznał, że jest Polakiem, a Galicja ma autonomię, więc coś można zrobić w Galicji.
zakładał kopalnie ropy naftowej, budował rafinerię, rurociągi naftowe w tym czasie też budował, fabrykę maszyn górniczych. Ale to był człowiek taki, tak jak to napisane niżej, entuzjasta, rzecznik uprzemysłowienia Galicji, taki fantasta trochę, no i został po prostu wykołowany przez konkurentów, wspólników, no i po prostu tam bankrutował. Tak jak to napisane jest, był romantykiem pozytywizmu. Oddziaływał na młodzież i założycielem harcerstwa ZHP to był Andrzej Małkowski, to znaczy małżeństwo Małkowskich, a Małkowski na Małkowskiego wywarł wpływ właśnie Szczepanowski. Napisał tą pracę Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. No i czyli też oparty na danych, dlatego go zaliczyłem do jednak do statystyków, aczkolwiek on wykorzystywał statystykę do swoich analiz, a nie zbierał statystyki. Ale ta książka odbiła się szerokim echem. Nędza Galicji w cyfrach, rzeczywiście. Powstanie PTS-u, bardzo krótko. Takim motywem głównym w tym czasie powstania PTS-u było to, że były dane statystyczne dotyczące ziem polskich rozproszone w różnych źródłach. Galicyjskich, austriackich, niemieckich, rosyjskich. Ponieważ nie było państwa, to nie miał kto scalać tych danych, żeby powiedzieć, jak wygląda sytuacja demograficzna, społeczna, gospodarcza na ziemiach polskich. Zresztą przyjmowano ziemie polskie w granicach przedrozbiorowych. No i powstała myśl, no to, że trzeba to zrobić takimi siłami pozarządowymi, siłami własnymi, przez Towarzystwo Statystyczne. Towarzystwo działały wtedy prężnie Towarzystwa Statystyczne we Francji i w Niemczech. No i to była inspiracja dla powstania PTS-u. Proszę Państwa, taka krótka informacja. 24 marca Kumaniecki przygotował statut, przygotował papiery, że się tak wyrażę. I złożył pismo 24 marca, a 9 kwietnia, proszę Państwa, jak szybko była odpowiedź pozytywna. 9 kwietnia cesarskie królewskie namiestnictwo pisemnie zatwierdziło statut, oznajmiając jednocześnie, że nie zakazuje się zawiązania tego stowarzyszenia. Jeżeli nie jest zakazane, no to można tego. I to jest początek istnienia PTS-u. Zarząd był nazywany wydziałem, dlatego że wtedy funkcjonowała nazwa Wydział Krajowy jako zarząd. Pierwszym został Juliusz Leo, a sekretarzem w tym czasie docent Władysław Kumaniecki. Wobec tego kilka słów o Juliuszu Leo. Jego ojciec był zarządcą salin, czyli kopalni soli. Właśnie tam koło Drohobycza, gdzie on się urodził, a potem w Wieliczce, zresztą dość wcześnie umarł ten ojciec. No i Leo wykształcił się w Krakowie, studia w Berlinie, seminaria statystyczne w Pruskim Urzędzie Statystycznym, był adwokatem i był politykiem konserwatywnym. Został posłem do Sejmu Krajowego w 11 roku, posłem do Parlamentu Austriackiego, w 12 przewodniczącym koła polskiego w Wiedniu, poradny miasta Krakowa od 1893 roku, 1901 wiceprezydent, 1904 prezydent, do śmierci 14 lat był prezydentem miasta Krakowa, najdłużej pełniącym funkcję w okresie autonomii galicyjskiej. No i Leo. Działalność, no to wydanie statystyki Polski. Niestety
nie znalazłem i nie ma chyba w wersji cyfrowej Statystyki Polski, tak żeby była dostępna. Nie ma. Nie ma. Nie ma. A wartałoby, żeby była. Autorami, głównymi autorami był Maniecki i Krzyżanowski. Wobec tego jeszcze na koniec Krzyżanowskim. Też urodzony pod kierunkiem, studiował pod kierunkiem Fryderyka Zolla, była rodzina Zollów. Fryderyk Zoll starszy, Fryderyk Zoll młodszy, no byli dziekani przez cały okres prawie autonomii galicyjskiej, to najpierw był ojciec, potem syn, był dziekanem, rektorem, no i Andrzej Zoll. To młodszy, Andrzej Zoll młodszy to jest dziadek, znaczy Fryderyk Zoll młodszy to jest dziadek Andrzeja Zolla. No i on wspólnie z Pomanieckim napisał tą książkę. To jest Adam Krzyżanowski. Proszę Państwa, przeszła pierwsza wojna światowa, ten świat zginął. Powstała w 18 roku Nowa Polska, Galicja przeszła do historii. Formalnie rzecz biorąc, decyzją Sejmu w 1920 roku zostały zlikwidowane formalnie instytucje autonomii galicyjskiej, Krajowe Biuro Statystyczne, Sejm Krajowy, budynek został oddany Uniwersytetowi Lwowskiemu, czyli zaczęły się badania nad historią statystyki galicyjskiej, historią Galicji. No i tutaj prym zaczęli wieść historycy gospodarczy, czyli Franciszek Bujak, który, jak tu widać, został wychowany na UJOT-cie i w okresie międzywojennym był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego. Uznaje się, że profesor Bujak jest ojcem historii gospodarczej jako przedmiotu badań oraz przedmiotu wykładów na uniwersytetach polskich. Franciszek Bujak. No tutaj zdjęcie Bujak. Był synem chłopa z Podbrzeska. Proszę Państwa, jego, przepraszam tutaj, bo to nie wiem, jego uczniem był profesor Stanisław Choszowski. Stanisław Choszowski to był mój profesor z czasów studiów, jak u niego zdawałem historię gospodarczą na Wyższej Szkole Ekonomicznej. Był uczniem Bujaka. Napisał doktorat ceny we Lwowie w 16-17 roku. Promotorem był Franciszek Bujak. Habilitację na we Lwowie UJK, czyli Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Źródła do dziejów gospodarczych Lwowa XIX i XX wieku. Skąd dane? Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych. Miał taki epizod zatrudnienia na stanowisku profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. I zajmował się historią gospodarczą. Uczennicą profesora Bujaka była profesor Helena Madurowicz-Urbańska, którą też miałem zaszczyt znać, z profesorem Zającem, żeśmy chodzili tam, tak było książkami, wszystko zawalone i pani profesor Madurowicz zawsze była taka miła. Mieliśmy takie posiedzenia sekcji statystyki Komisji Socjologicznej Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Uczennica Romana Ingardena i Lwów, myśl Bujaka, historia gospodarcza. Uczniem pani profesor Madurowicz jest profesor Krzysztof Zamorski. Krzysztof Zamorski, który w latach 1994-2003 był dyrektorem
Biblioteki Jagiellońskiej obecnie kieruje Zakładem Dziejów Historiografii i Metodologii Historii w Instytucie Historii UJOT. I to jest książka. Proszę Państwa, Krzysztof Zamorski, informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji, ludność Galicji w latach 57-910, redaktor Helena Madurowicz-Urbańska, wydawnictwo UJPTS, 1989, odwrotna strona, recenzenci Jan Małecki, Kazimierz Zając. Spis treści, przedmowa, Helena Madurowicz-Urbańska, słowo wstępne, Kordos, Jan Kordos. I tutaj spis, to są dane zestawione z tych publikacji, Przykładowo, zmiany liczby ludności Galicji na tle innych krajów, jednopodstawowy wskaźnik dynamiki. To są kraje, jakie Dalmacja na przykład to była, prowincja Cesarstwa Austriackiego. Tu Galicja. Jakie były prowincje? Dolna Austria, Górna Austria, Salzburg, Styria, Karyntia, Kraina, Istria, Tyrol i Vorarlberg, Czechy, Morawy, Śląsk, Galicja, Bukowina, Dalmacja. Proszę Państwa, tak wyglądają te korzenie, które no, nawet myślałem, że to krócej powiem. Bardzo przepraszam, że trochę przedłużyłem ponad godzinę. Na końcu chciałem powiedzieć, że oczywiście wiem o tym i uznaję, że korzenie współczesnej statystyki polskiej nie są jedynie galicyjskie. Są również z okresu lepszych czasów Królestwa Kongresowego. Niemniej, ponieważ jestem z Krakowa, to mówię o tych korzeniach, a chętnie bym posłuchał o korzeniach warszawskich współczesnej statystyki z czasów tych przełomu wieków XIX i XX. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Profesorze. Pytania? Jeśli nie ma, komentarz jeden, to znaczy my bardzo pracujemy, jakbyście spojrzeli na naszą stronę, to o historii statystyki warszawskiej, przede wszystkim warszawskiej, ale w ogóle mazowieckiej jest bardzo wiele. Problem, pracujemy, zresztą Ewa Burska, która była wiele lat dyrektorem urzędu, przygotowała takie opracowanie 130 lat statystyki polskiej, warszawskiej i mazowieckiej. Chcemy to wznowić. Rodowód warszawskiej statystyki jest dużo późniejszy, bo to tak naprawdę zaczął się w 1864 roku. Nie ma w moim przekonaniu formułowanie tematu korzenie polskiej statystyki nie było żadnej przesady. W decydującym stopniu statystyka galicyjska wpłynęła na kształt statystyki polskiej po 18 roku. Wózek został kształtowany przez tamto środowisko. Profesor Buzek i wszystkie koncepcje, które tam powstały, z wszystkimi dobrymi i negatywnymi cechami, też z tamtego okresu pochodzą. Profesor Buzek miał uraz głęboki do statystyki administracyjnej szerokiego rodzaju. W związku z tym on był zwolennikiem Urzędu Statystycznego Centralnego, absolutnego, absolutnie decydującego o wszystkim, jeśli chodzi o statystykę, ale na przykład nie wykluczał w ogóle istnienie instytucji administracyjnych w terenie. On tylko preferował statystykę miejską, samorządową, fantastycznie zresztą, najwyraźniej ukształtowany na statystyce krakowskiej i lwowskiej. I to jakby jedna sprawa, druga sprawa. Wszystkie początki wydawnictw statystycznych, które my do dziś kontynuujemy, czyli te krajowe i miesięczne, te komunikaty, budowa tablic, to ma rodowód z przełomu XIX-XX wieku w statystyce galicyjskiej. Jedna rzecz, która w tym, co pan profesor mówił, jest imponująca. Mianowicie to byli ludzie niezwykłego, jak widzieliście, niezwykłego formatu. Żaden z nich nie miał jednej, dwóch czy trzech dyscyplin, którymi się zajmował. Oni byli wszyscy ludźmi ogromnie wykształconymi, wszechstronnie ukształtowanymi. Oni wprowadzili właściwie
już na początku XX wieku statystykę polską na arenę polską, międzynarodową. Byli członkami MIS-u, który powstał w latach 80. XIX wieku, czyli Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Byli obyci z Holandią, Niemcami, Prusami, Anglią, Węgrami. Oni po prostu wiedzieli bardzo wiele. I też byli ludźmi o dużym zaangażowaniu patriotycznym. To, co pan profesor mówił o stosunkach ludnościowych w Galicji, w innym obszarze, który jest mi bliski ze względu na zawód, czyli w socjologii, znalazło wydarzenie w jednym z największych właściwie badań migracyjnych, jakie dokonano na przełomie XIX-XX wieku, czyli badania Floriana Znanieckiego, polskiego socjologa, i Tomasa, Amerykanina, badanie migracji chłopów polskich do Ameryki. Polish peasant, ale o chłopi polscy w Ameryce. Ciekawe, bo to rzeczywiście ogromne przeglądnienie było z tych danych, które ja znam. To oznacza, w tamtym okresie z obszaru Polski wyemigrowało około 7 milionów ludzi. Oni, Polacy, głównie jechali do Stanów Zjednoczonych i do Brazylii. Ukraińcy głównie do Kanady, to jest ciekawe. W ogóle w Stanach Zjednoczonych ich jest bardzo mało. Pan profesor się odniósł do Chicago. Do dziś dnia, myśmy byli w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, do dziś dnia kultywowane są obyczaje, tradycje i dokumenty z okresu początku XX wieku, kiedy tam się polskie grupy pojawiły. Także gdybyście mieli jakieś uczucie, że niekoniecznie jesteśmy tą najciekawszą warstwą urzędniczą, to my nie jesteśmy urzędnikami, my jesteśmy dzierżycielami historii tego kraju, w ogóle naprawdę. I warto o tym pamiętać, że nawet jeżeli nas nie dopłacają, to powinni nas przynajmniej intelektualnie doceniać, bo wkład statystyki w rozwój tego kraju jest ogromny. Jasio Berger, który jest tutaj, za chwilę się podzieli na swoją światłą wiedzą, jest współautorem jednego z najciekawszych przedsięwzięć w Europie i chyba w świecie, w momencie historii Polski w liczbach. My jesteśmy chyba jedynym krajem europejskim, który ma historię państwa polskiego w ciągu 1000 lat zapisaną w danych liczbowych i interpretacjach liczbowych. A w tym udział w statystyce galicyjskiej jest przeogromny. Proszę się. Pan Jan Berger. Jeśli można, parę słów o profesor Helenie Madurowicz-Urbańskiej. Ona była przewodniczącą sekcji historii statystyki w Radzie Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. I wówczas dzięki niej praktycznie powstała seria wydarzeń statystyczno-historycznych o Galicji w okresie końca wieku XIX i początku XX. Praca profesora Zamorskiego dotycząca spisów ludności w Galicji, w którym jego praca doktorska, była drukowana tutaj w GUS-ie i ukazała się dzięki wstawiennictwu pani profesor Madurowicz-Urbańskiej, która przyjeżdżała tu do GUS-u, jakoś udało jej się to załatwiać. Wówczas prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego Rady Głównej był profesor Kordos, ja byłem skarbnikiem. No jakoś tam się udało wydrukować, zrobić tak, że została wydrukowana za darmo tutaj w GUS-ie ta praca. I potem cały szereg następnych wydawnictw dotyczących właśnie tych, to się nazywało informatory statystyczne Dzieł Społeczno-Gospodarczej Galicji. Tych tomów wyszło około 10 w tej chwili. Są one w naszej bibliotece w GUS-ie i warto do nich sięgnąć, ponieważ zawierają również wstępy takie historyczno-statystyczne o dziejach Galicji, dziejach przemysłu, ludności i gospodarki w ogóle galicyjskiej, tak na marginesie. Natomiast jeszcze jedna taka cecha, o której można powiedzieć, charakteryzując postać profesor Madurowicz-Urbańskiej. Jak ja pierwszy raz przyjechałem tam do Lwowa, do Krakowa, to wcześniej się tak umówiłem z profesor Madurowicz-Urbańską, żeby do niej przyjść tam do mieszkania, prosto z dworca, bo ona mieszkała z tyłu za tymi plantami, i razem pójdziemy do katedry statystyki tutaj przy tym kolegium nowym. Tam była katedra historii statystyki kierowana wówczas przez profesor Madurowicz-Urbańską. Wszedłem tam do pokoju, do pani Madurowicz-Urbańskiej, do mieszkania. Więc ja mówię, tylko zdejmę płaszcz pani profesor Kodan i pójdziemy. O, mówi, proszę pana, nie tak szybko. Pan wejdzie tutaj.
Wchodzę do tego pokoju, zastawione tam jest śniadanie, ja jadam śniadanie, dziękuję bardzo, ale nie wypuszczę pana. No i muszę tam z panią profesor troszkę tam zjeść i potem poszliśmy razem. I wówczas przyjeżdżała pani profesor Madurowicz-Rubańska do Warszawy jako kierownik czy tam tej sekcji statystyczno-ekonomicznej w PTS-ie. Wówczas był wiceprezesem pan doktor tutaj i nawet z panią Madurowicz-Rubańską byliśmy u pana, żeby pan zatwierdził jako prezes GUS-u działalność GUS-u i UJ-u. I to się nam udawało. Takie to były bardzo ciekawe wspomnienia. Ja dzisiaj po wielu latach sobie to wszystko przypominam, pisząc również o statystyce ziem Polski, będę tym się zajmował. To, co tutaj pan profesor Pociecha powiedział, jest bardzo ciekawe. Wiele tych nowych szczegółów przez to można było się dowiedzieć. Chociaż ja, analizując różne inne dokumenty, kiedyś może panu profesorowi dopowiem, co ja znalazłem o tych działaniach statystycznych w Galicji, z jakichś tam gazet czy czegoś innego, bo to też może być ciekawe. Takie jednostkowe rzeczy. Także dzisiaj wykład pana profesora był dla mnie, no i chyba dla państwa wszystkich, bardzo ciekawym przeżyciem pokazującym rozwój statystyki w Galicji, rzucającej na rozwój badań statystycznych w ogóle na ziemiach polskich. Dziękuję bardzo. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Galicji, statystyk galicyjski, prawnikom galicyjskim zawdzięczamy jedyny swego rodzaju w okresie zaborów wkład do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości państwa polskiego, pracę naukową Polaków o Polakach. W tych materiałach, które myśmy Państwu podali, jest taka niezwykła zupełnie publikacja profesora Józefa Gusta z 1910 roku, jedyna w swoim rodzaju. Nikt by się dzisiaj nie powstydził takiej analizy, którą profesor Guzel zrobił stosunków, jak to się wówczas mówiło, stosunków ludnościowych. On apelował, to jest fantastyczne, to jest 30 parę stron, niezwykłe to jest na naszej stronie dostępne. Jeśli chodzi o Galicję, wspomniany tutaj profesor Kłaniecki był tak naprawdę autorem i twórcą PTS-u. Profesor Leo faktycznie figurował, nawet nie firmował, a figurował tylko nominalnie, bo to Kumaniecki, on był za młody chyba wtedy jeszcze, żeby coś takiego tworzyć, a może z innych powodów także nie chciał, ale w każdym razie na pewno on jest pomysłodawcą i on to kontynuował. To jedna sprawa. Druga sprawa. Wspomniał tutaj pan profesor o Zamorskim. Zamorskiemu GUS i dzisiejsza Statystyka Polska zawdzięcza rzecz niezwykłą zupełnie. Mianowicie to w Krakowie w czasie wojny zostały przechowane zbiory. Główna Biblioteka Statystyczna jest jedyną biblioteką w Polsce, która w czasie wojny nie zubożała, tylko została uzupełniona. Otóż cały zbiór razem ze statystykami został zapakowany i przewieziony do Krakowa. I to przyjęło Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego i się tam wszystko zachowało. Zamorski, jak już pracował w Bibliotece Jagiellonki, to jemu zawdzięczamy to, że odzyskaliśmy cały szereg unikalnych dokumentów, bo to jest naprawdę biblioteka, która ma wszystkie materiały statystyczne od okresu Sejmu Czteroletniego. To jest jedyna chyba biblioteka w Europie. To był drugi fenomen i trzeci, który ja zawsze pamiętam i zawsze będę pamiętał. Mianowicie to jest tak, że jak myśmy się specjalizowali, właśnie Warszawa się specjalizuje w dwudziestoleciu międzywojennym i w historii Urzędu Statystycznego. Pierwszy wkład w tworzenie wniósł profesor Józef Guzek, chociaż sama jego historia wejścia w GUS-ie jest niezwykła zupełnie. Mianowicie on został dwukrotnie mianowany prezesem GUS-u. 22 lipca po rozkrycie Rady Regencyjnej z 13 lipca 2018 roku Rada Ministrów wtedy ówczesnej Rady Regencyjnej się zebrała i na wstępie mianowali prezesem GUS-u w tych dokumentach wejściowych profesora Krzywickiego. Po czym obradowali na zakończenie mianowali prezesem GUS-u, właściwie dyrektorem GUS-u, profesora Buzka. Ponieważ panowie profesorowie jakoś średnio się dogadali, to pan profesor Buzek zwinął się i pojechał do Krakowa z powrotem. I
dostał ponownie nominację pod naciskiem naczelnika państwa, ponownie dostał nominację 30 października z dniem 8 listopada, ale tak się zdenerwował, że przyjechał i ogłosił 30 października, że jest prezesem GUS-u, znaczy dyrektorem GUS-u. I rzeczywiście mamy rzadki przypadek, kiedy ten sam człowiek dwukrotnie był prezesem GUS-u. On zorganizował, ale przecież to był człowiek, który wymyślił statystykę, wymyślił główny urząd statystyczny. Czyli przyszli ludzie ze wszystkich zaborów i on ich po prostu przekonał do tego, żeby oni mogli razem tworzyć urząd statystyczny. Tam byli ludzie z Prus, z Galicji, ale głównie z Galicji, z kongresówki, ludzie ze wszystkich, ale także z zagranicy, ludzie, którzy przyjechali i którzy stworzyli ten główny urząd statystyczny. Guzek był zresztą postacią niezwykłą zupełnie i ze względu na tą rodzinę i ze względu na swoje zainteresowanie. On był na przykład autorem projektu Konstytucji. Oni mieli takie przekonanie, oni zupełnie inne przekonanie, oni byli rzeczywiście, tak jak pan profesor mówił, oni powiedzieli, że dosyć tych powstań, dosyć tej krwi, dosyć tych grobów, trzeba po prostu funkcjonować w tym systemie politycznym, który się jest i w związku z tym oni byli zwolennikami przyłączenia się do czegoś. Ówczesna sytuacja państwa polskiego była no, niezwykle skomplikowana. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, że już w 1919 roku była ustawa i już funkcjonowali statystycy i już ją tworzyli. Ale co tu dużo mówić. W 1919 roku to był rok po wojnie, a w Warszawie w 1945 roku Pacz Feniks trzeciego dnia już zaczął działać Miejski Urząd Statystyczny, Zarząd Statystyczny Miasta Warszawy i zbierał dane statystyczne. Także byliśmy lepsi, można by powiedzieć, historycznie, chociaż okoliczności były straszne. Zajrzyjcie czasem do, to na naszej stronie jest, do tego Feniksa, bo to jest niezwykła historia. My jesteśmy częścią tej smutnej historii polskiej statystyki, bo to statystyka Warszawy w 1945 roku to jest fenomen. Czynimy starania, żeby zrobić reprint publikacji wyników spisu ludności Warszawy z 15 maja 1945 roku. Ogromnie dziękuję panu profesorowi, jeżeli nie macie pytań. Ja pytania nie mam, ja tylko chciałem profesor Bogdan Stefanowicz swoją refleksję przedstawić. Zawsze byłem przekonany, że statystyka nie jest cmentarzyskiem martwych liczb. To są ludzie. To są ludzie w pełni zaangażowani. To, co pan profesor przedstawił, te sylwetki. Właśnie dzięki takim ludziom rozwija się statystyka. Dzięki współczesnej. Bardzo jest trudno uczyć. Dla mnie statystyka jest fenomenem niezwykłym zupełnie. Połączenie statystyki z psychologią społeczną i socjologią pozwoliło mi na odkrycie swojego mojego powołania życiowego, mianowicie promocja i prezentacja statystyki jako narzędzia do obserwacji świata. Ze statystyką nie żyje się może bogaciej, ale wierzcie mi, jak Boga kocham, ze statystyką żyje się mądrzej, po prostu się mądrzej. Jak słuchacie tego jazgotu, tego bełkotu informacyjnego, tego szumu przelewających się komentarzy i komentarzy do komentarzy i komentarzy do komentarzy do komentarzy, pseudoinformacji, to przypomnijcie sobie wykład profesora Pociechy o historii, o rodowodzie. Przypomnijcie sobie wykład profesora Schroedera o tym, co to są sondaże i co z tego naprawdę wynika. Bez dobrych, uczciwych, rzetelnych danych statystycznych obraz rzeczywistości jest tylko karykaturą tego, nie tego, co my widzimy, tylko tego, co naprawdę ktoś chce załogać. A warto wiedzieć, jak jest naprawdę. Jeśli można jeszcze dwa zdania. To, co mnie uderzyło, przygotowując tę prezentację, to było nastawienie propaństwowe, propubliczne tych ludzi, którzy działali w tych czasach trudnych, gdzie nie było państwa polskiego. Była autonomiczna prowincja, Galicja. I uważali oni, że w tej części ziem polskich należy robić to, co się da. Oni tworzyli system służby publicznej. Służby publicznej. My teraz słuchamy o różnych rzeczach politycznych, takich, siakich i tak dalej. U tych ludzi
przewijała troska o państwo. Nawet to nie całkiem swoje, bo to była prowincja autonomiczna państwa austriackiego. Ale ten propaństwowy duch ludzi pracujących dla dobra kraju. Wydaje mi się, że my teraz powinniśmy się uczyć od tych ludzi nastawienia propaństwowego. Nie takie, siakie pomysły i tak dalej. Tylko oni mieli wszyscy, i to mnie najbardziej uderzyło. A jeszcze ostatnie zdanie, to warto by było w wersji cyfrowej statystykę Polski z 1915 roku zdigitalizować, jak to się mówi. Ja po prostu bym zrobił pan Jan Berger kserokopię tego i z kserokopii można by było potem poskładać i zrobić podręcznik. Także to jest panem Łagodzińskim, może to zrobimy. Dziękuję bardzo za propozycję, czuję się zaszczycony. Proszę tylko, żeby wykluczyć z pracy nad dokumentami statystycznymi pojęcie kserokopii. Otóż jedną z najbardziej fałszywych form kopiowania dokumentów historycznych jest kserokopia. Mają się dokumenty skanowane, elektronicznie, z maksymalnym odzwierciedleniem. Kserokopie fałszują właściwie dokument, tak naprawdę niszczą jego fakturę, nie przekazują. Zajrzyjcie do naszych dokumentów, przy Feniksie myśmy to zrobili, kiedy tam są unikalne rzeczy. Tam jest ta mapa z 1945 roku. Przypominam wykład pana profesora Oleńskiego, który mówił o statystyce jako o nauce o państwie. Zwracam uwagę na to, że państwo polskie w 18 roku zostało powołane do życia 11 listopada, ale Główny Urząd Statystyczny, statystyka została reanimowana 13 lipca, czyli 5 miesięcy. Zwracam uwagę, że już 12 marca 1945 roku zrekonstruował się ponad podziałami Główny Urząd Statystyczny, że powstały urzędy statystyczne we wszystkich miastach. W związku z tym i to zawsze było tak samo. Jeżeli w 18 czy w 19, w 21 roku był już spis. Myśmy zrobili spis w 46 roku. To było w lutym, to było niecały rok po zakończeniu wojny, Polska zrobiła spis. Znowu to będzie statystyka, czyli ta myślenie propaństwowe, prospołeczne, rzeczywiście wśród statystyków jest efektem edukacji. Może zauroczenia, może zaczarowania. Zgodnie z przyjętą tradycją, wszystkie materiały, dokumenty z seminarium dzisiejszego zamieszczamy natychmiast w internecie, na naszej stronie internetowej. Wysyłamy do wiadomości wszystkich dyrektorów urzędów statystycznych i rad oddziałów, a film ze spotkania po opracowaniu technicznym, ciągle się borykamy z jakimi trudnościami, jak Photoshopem obrobić, będziemy, korzystając z wspaniałej zupełnie pomocy kolegów, którzy to obsługują, i którym zawdzięczamy wyjście na szeroki świat, szeroki forum, w formie wideokonferencji, także będziemy zamieszczali. Na jesieni mamy trzy ogromnie ważne spektakle. Jeden to jest konfrontacyjny. We wrześniu zaprosiliśmy Lublin, żeby się popisał i konfrontował z nami. Lublin ma znakomity system publikacji środowiskowych, okręgowych, regionalnych, miejskich. Chcemy zobaczyć w zderzeniu z nami, jak to robią. W październiku będziemy mieli dokument, spotkanie unikalne z udziałem pana Bergera, między innymi, czyli Zespołu Historii Polski w liczbach, to znaczy tych ludzi, którzy przekazali nam całą i w listopadzie, albo na przełomie listopada i grudnia, chyba jedno z najważniejszych w ciągu ostatnich 10 lat spotkań, mianowicie Polska 2015 po wyborach. Czyli w świetle diagnozy społecznej. W tym roku między marcem a czerwcem Biuro Badań i Analiz Statystycznych Polskiego Towarzystwa Statystycznego zrealizowało pod kierunkiem profesora Czapińskiego, profesora Panka, 8. edycję diagnozy. To, co się dzieje dzisiaj, myśmy zdiagnozowali w 2011-2015 roku, opublikowaliśmy to. Dokładnie wynikało z tego, co będzie się działo w ogóle i co się dzieje. I wolałbym, żeby ta diagnoza się do końca nie spełniła. Ale tak czy inaczej,
te podsumowanie może się okazać fantastycznie ciekawym zdarzeniem. Będzie to, myślę, taki podobny spektakl, jak był z profesorem Schroederem. Jak przeczytacie profesora Schroedera, my tam aneksujemy. Profesor Schroeder czynimy starania o to, żeby tekst o malignie sondażowej profesora Radwana, żeby też zamieścić. Tekst jest niezwykle drastyczny, ostry bardzo, ale dalsze teksty profesora Schroedera też są, dają do myślenia, można powiedzieć, o big data i o wynikach i analizach statystycznych. Jednym słowem, jeśli tylko będziecie chcieli, będziemy czynnie nad własnym i waszym rozwojem działali. Serdecznie dziękuję panu profesorowi, serdecznie dziękuję kolegom wideo specjalistom, serdecznie dziękuję tym nielicznym, którzy chcieli nas zaszczycić. Liczę na to, że będzie nas ciągle więcej. Nic tak nas nie uczy jak historia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.